Witam. Dzisiaj nowy gadżet w traktorku. Trochę elektroniki dodałem. Właśnie wyjechałem na testy. Tutaj tak na sznurkach mam przyczepiona płyteczka elektryczna i joystick elektryczny. Proszę, jak to działa. Serwa wstawiłem do... Jak działa taki joystick? Czyli standardowo. Do przodu, to do przodu, jadę do tyłu, skręcam na miejscu i oczywiście pośrednio to jest zawracanie, skręcanie lekkie. Dodatkowo mam tu przycisk taki, którym zaprogramowałem tempomat, czyli wychylenie do przodu, naciskam przycisk i już jest stała jazda z daną prędkością. Jedynie co działa, to lekkie w lewo, w prawo jazda, mogę sobie skorygować. Ponowne przyciśnięcie wyłącza tempomat i dalej mogę sobie manualnie jeździć. Dodatkowo jeszcze mam zrobione, że jeśli w pozycji tej zerowej jest joystick i nacisnę guzik, tu nie widać, bo słońce świeci, taka dioda się zapala. Jak zapali się ta dioda, to jest blokada joysticka i nigdzie nie można pojechać. Odblokowujemy i możemy jechać. Zresztą słychać, jak serwa chodzą. Nie chodzą. Chodzą. Na tempomacie. Teraz może sobie sam jeździć. Tak jak był na tych poprzednich wajchach, to zawsze były zajęte obie ręce. A ani po nosie podrapać, ani odebrać telefon. Nie można było, trzeba było wciąż trzymać te ręce na tych wajchach. A teraz już jest komfortowo. Joystick załatwia całkowicie sprawę. Założeniem moim było, jak zacząłem budować traktorek od samego początku, już 6 lat temu, że właśnie skończy on właśnie z takim elektrycznym joystickiem. Zawsze chciałem, żeby taki pojazd miał właśnie elektryczny joystick i można było jedną ręką nim obsługiwać.